Brzuchomówca to taki człowiek, co mówi przez brzuch i wymachuje taką kukiełką, którą ma przy sobie i udaje, że to ona wszystko mówi. Kukiełka jest zrobiona z tego, co zrobiona jest zwykła kukiełka. Brzuchomówca nie jest śmieszny, to kukiełka jest najśmieszniejsza. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Stanisław Dziąsło. Nazywam się Stanisław Dziąsło. Wejdź. Nazywam się Stanisław i jestem brzuchomówcą. Ten ironiczny brak oklasków, i późniejsza wymuszona podwójnie mizerota, to wszystko uświadamia mnie w tym, że jednak nie wszyscy Państwo mi wierzycie. A zatem pozwólcie Państwo, że przedstawię Romka. Romek jest lalką. Jest jedyną w Polsce śpiewającą lalką. Bardzo proszę, abyście Państwo przywitali Romka gromkimi brawami. Romku, dostałeś olbrzymie brawa na wejście. Mogę się odwdzięczyć dowcipem zagadką. Dowcip zagadka. Wspaniale. Zamieniamy się w słuch. Co jest najlepsze na kaca? No, co jest najlepsze na kaca? Na kaca najlepsze jest powietrze z pompki od materaca. Wspaniały żart, naprawdę cudowny. A powiedz Romku, ile masz lat?
Romku, a powiedz nam, ile ty masz lat? 8. 8? No, no, to dużo jak na lalkę. Nie dużo. Nie liczy się wiek, liczy się to, co się ma w środku. To bardzo mądre, Romku. A powiedz, co ty takiego masz w środku? Powietrze i watolida, jak wszyscy. No, no, no. Ale przecież nie jesteś taką do końca normalną lalką. Chodziło mi tylko o to, że jesteś jedyną lalką w Polsce, która potrafi śpiewać. Potrafię, ale nie lubię. No, nie lubię, a tutaj widzisz, ludzie we Wrocławiu przyszli, kamery włączone, wszyscy zapłacili drogie bilety. I oni tu wszyscy przyszli specjalnie po to, żeby na żywo wreszcie zobaczyć słynnego śpiewającego Romka. Oj, gówno mnie to obchodzi. Romku, tak nie można mówić. Oni naprawdę chcą zobaczyć, jak śpiewasz. Jakoś teraz nie kląszczą. Nierówno. No dobrze, drodzy Państwo, to ja pokażę, jak zaklaskać równo. Państwo zaklaszczecie, a Romek wtedy na pewno zaśpiewa. Uwaga! Ja podaję tempo. Uwaga! Ostatni raz. I. Teraz już klaszczą równo. Teraz to mi w gardle zaschło. Nic nie szkodzi, że zaschło w gardle. Akurat mam tu trochę wody, to powinno ci pomóc. O, pardon. Proszę. No i co? Lepiej? No to Państwo, jeszcze raz równo, a Romek wtedy na pewno zaśpiewa. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Mimo wszystko, nagrodźmy Romka wielkimi brawami, a na pewno się Państwu ukłoni. Ukłoń się, Romek. Romek, ukłoń się. Bardzo Cię proszę, ukłoń się. Drodzy Państwo, Romek jest jednak tylko lalką. Na pewno się Państwu ukłoni. Dziękuję Państwu bardzo. Wystąpił Stanisław Dziąsło i Romek. Dziękuję bardzo.